Udało nam się przejść. Szlak bardzo lekki, hajtowy. Szliśmy głównie lasem. Płaskie zejścia, coś jak w Polsce, gorce. Dookoła, jak widać, zielono. Wielka odmiana po tych wulkanicznych widokach. Iście księżycowej kolorystyce. No i idziemy coś zjeść. Kierujemy się do miejscowości Randazzo. Właśnie opuszczamy miejscowość Randazzo. Dzisiaj wygląda totalnie inaczej. Wczoraj przyjechaliśmy, nawet nic nie nagrywałem, ponieważ ciągle padał deszcz, nie było czego nagrywać. Tak naprawdę zostaliśmy wymuszeni tutaj, żeby zostać przez siestę. No a teraz idziemy łapać jakiegoś może stopa, czy coś takiego, żeby się wydostać z miasta. Pięć minut łapania stopa, jesteśmy w miejscowości Santa Dominica Victoria. No i będziemy jechać dalej do Floresty. Bardzo fajna, ładna, malownicza droga. No i tutaj taki widok. Dotarliśmy na drogę, gdzie zaczyna się nasz szlak do owych wodospadów. Mamy do pokonania około 15-16 km. No i droga zapowiada się dosyć dziko i malowniczo. Właśnie dochodzimy do wodospadów Cascata de Catafurco. Za chwilę zobaczycie, jak to tutaj wygląda. Catafurco i idziemy w kierunku miasta. A tam zobaczymy, co nam się uda znaleźć, czy spędzimy noc gdzieś tutaj w parku, czy może przedostaniemy się w kierunku morza. Takie są dwa plany. Ciśniemy. Wyszliśmy z Catafurco i weszliśmy do wioseczki sycylijskiej, nawet nie wiem, jak się nazywa, bodajże San Basilio. No i próbujemy się jakoś stąd wydostać. Jest mega klimatycznie, ale dobrze byłoby gdzieś w jakimś innym miejscu przenocować. No jak nie, to będziemy spać tutaj. Dzisiaj noc spędzona nad morzem na kempingu. Spaliśmy, oto tutaj za mną stoi namiot w namiocie. Udało nam się wrócić z Parco de Nebrodi po przejściu szlaku do wodospadów Catafurco. Bardzo ładny szlak, bardzo malowniczy. W ogóle nikogo nie spotkaliśmy tam. Ale naprawdę warto, po drodze mijamy zwierzęta hodowane przez miejscowych ludzi. Krowy, osły, owce, konie. Wszystko, czego dusza zapragnie. Bardzo piękny wodospad. Wracaliśmy autostopem. Ludzie na Sycylii są naprawdę bardzo otwarci. Pomimo tego, że mało kto mówi po angielsku, to wszyscy są skłonni pomóc. Dzisiejszy plan to dostać się do miejscowości Cefalu, skąd prawdopodobnie będziemy się kierować w kierunku kolejnego parku, gdzie jest szczyt Pizzo de Carbonara. Jest to drugi najwyższy szczyt na Sycylii. No i prawdopodobnie będziemy próbowali go zdobyć.
Także śledźcie dalej i sprawdźcie, co się z nami będzie działo, gdzie trafimy i tak naprawdę gdzie spędzimy kolejną noc. Trzymajcie się, pozdro. Chodźcie z nami, hej! Dotarliśmy szczęśliwym trafem do Cefalu, czyli historycznego miejsca zbudowanego po początku przez Greków, a później kontynuowanego bodajże przez Normanów. Jest tu ponoć bardzo ładny fort na skalę. Idziemy na górę, które gdzieś tutaj. Tutaj. Mam nadzieję, że uda się wejść, że jeszcze wpuszczają, bo tam pewnie są bramki. Kupiliśmy bilety na wejście na skałę nad Cefalu. Bilet kosztuje 4 euro za osobę i wchodzi się na skałę górującą nad miastem, skąd już zresztą widać za mną, że jest widok. Na skale znajduje się, z tego co się udało wyczytać, fortec. Warto wejść na to wzgórze. Wejście zajmuje jakieś 20 minut, może pół godziny. No ale widok jest bardzo piękny. Zaczynamy kolejny dzień, wychodzimy z Cefalu i będziemy jechać na Pico Carbonara. Zobaczymy, jak nam się uda dostać, postaramy się tam złapać stopa i zobaczymy, jak to będzie. Wyjście z Cefalu nie było proste, łapaliśmy bezskutecznie stopa i tak naprawdę droga około 12 km zajęła nam 4 godziny. Musieliśmy pokonać ją pieszo tak naprawdę. I dostaliśmy się do miejscowości Campo Felicia de la Roca, czy jakoś tak, gdzie się odkupiliśmy i od razu poszliśmy na wylotówkę, gdzie po chwili złapaliśmy stopa do Cefalu. To jest jakieś 10 km, dalej 400 metrów w górę, no i udajemy się dalej w kierunku Pico Carbonara. Złapiemy stopa w takim miejscu. Jedziemy w to miejsce. Właśnie dotarliśmy na wysokość 1550, czyli ponad kilometr do góry wjechaliśmy z ziomeczkiem, nie wiem jak ma na imię, z Palermo. Specjalnie nas odwiózł tutaj, bo tak mu się chciało pojeździć po pokrętych trasach. No i właśnie za mną tutaj jest Pico Carbonara, na który za chwilę będziemy wchodzić. Przed chwilą spotkaliśmy sarenki, także bardzo miły klimat górski. Lecimy z koksem. Dziwi śnieg w polskich Tatrach. Na Sycylii 1800 metrów mniej więcej i też jeszcze śnieg. W taki sposób zdobyliśmy drugi najwyższy szczyt Sycylii, Pico Carbonara. We'll be right back.
dniu wczorajszym przeszliśmy szlak zdobywając Pico Carbonara. Szlak jest w Madoli Parku. No i schodząc z góry spędziliśmy też tutaj noc. Jest to miejscówka, prawdopodobnie jest to kurort narciarski, który w okresie letnim w ogóle nie funkcjonuje. Wszystkie domy są pozamykane, zabite dechami. Po prostu nic się nie dzieje. Miasto zombie, miasto duchów. Więc przespaliśmy się w tym miejscu, w ciszy i spokoju. W nocy atakował nas lis, podkradał nam jedzenie. Mieliśmy bliski kontakt z naturą, a teraz schodzimy powoli do miasta. I podsumowując jeszcze park, to według mnie jest to szlak, jeżeli chodzi o Pico Carbonara, jest to szlak na pół dnia. Można tutaj sobie zajechać samochodem, pochodzić, pospacerować po górze, no i zjechać na dół. Udało nam się dostać z powrotem do Kolesano dzięki pomocy włoskiemu Sycylijczykowi, który nas zabrał po około 2 godzinach marszu. Dzięki niemu zaoszczędziliśmy naszym stopom i nogom jakieś 15 km na nogach jeszcze. Także wielkie dzięki dla niego. Jeszcze jedno, jak ktoś zechce się wybierać na Pico Carbonara i nie ma auta wynajętego ani własnego samochodu, to niech weźmie to pod uwagę, że przede wszystkim w tym okresie letnim nic tam nie jeździ, nic tam nie ma, wszystko jest zamknięte, więc można dostać się tylko na własną rękę, albo na nogach, albo na stopach. Na nogach jest to z miejscowości Kolesana, do której jeszcze łatwo można się dostać. Jest to praktycznie 1,5 kilometra przewyższenie w górę oraz 20 chyba kilometrów trasy, więc dosyć sporo, więc trzeba zarezerwować cały dzień. Jeżeli ktoś chce na stopa jechać, no to niech bierze pod uwagę, że tam średnio jeździ jedno auto na godzinę. I trzeba mieć mega farta. Mieliśmy go na szczęście.